Przejście graniczne w Świecku. To właśnie tutaj 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana pomaga służbom kontrolnym na granicy. My zaczynamy program wojskopolskie.pl, a w tym odcinku jesteśmy nie tylko na zachodniej granicy Polski. Jesteśmy także w Ostródzie. Tu terytorialsi wspierają personel medyczny szpitala zakaźnego. Adam Krzykowski, dzień dobry. Zobaczmy, co w programie. Na początku wojskowy raport na temat walki z epidemią koronawirusa na przejściach granicznych. Następnie wsparcie terytorialsów w walce z COVID-19. I żołnierze Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na posterunku. Ponad 400 km zachodniej granicy kraju i kilkuset żołnierzy zaangażowanych w pomoc służbom celnym. A my w programie Wojsko Polskie.pl sprawdziliśmy największe zachodnie przejścia graniczne w kraju. Kolejka, kontrola, pomiar temperatury. Pandemia zamknęła nasze granice z krajami Unii Europejskiej. Od połowy marca wjazd do Polski możliwy jest tylko po drobiazgowym sprawdzeniu. Zamknięcie granic nie dotyczy przepływu towarów. Prowadziliśmy zamknięcie granic naszego kraju w związku z rozwojem epidemii tu w Europie i na świecie od 15 marca na 10 dni. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego ta decyzja została przedłużona o następne 20 dni. Czyli do 13 kwietnia. Jak to wygląda w praktyce? Redakcja wojskopolskie.pl postanowiła to sprawdzić. Przemierzyliśmy całą zachodnią granicę Polski, kilkaset kilometrów. Od przejścia w Świnoujściu i Kołbaskowie przez Świecko, Cedynie, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Jędrzychowice po Zgorzelec. Byliśmy wszędzie tam, gdzie ramię w ramię ze Strażą Graniczną bezpieczeństwa strzeże Wojsko Polskie. Bo armia od początku jest zaangażowana w walkę z epidemią. Misją żołnierzy Wojska Polskiego jest służba. Żołnierze Wojska Polskiego są zaangażowani na co dzień w niesienie pomocy potrzebującym. Stąd z dnia na dzień wzrasta liczba żołnierzy zaangażowanych. Dziś 5200 żołnierzy wspiera Straż Graniczną, policję, niesie pomoc kombatantom, zajmuje się transportem środków medycznych, oddawaniem krwi, patrolowaniem granic. Świnoujście i Kołbaskowo. Dwa pierwsze przystanki na naszej trasie. Termometr to tu jedno z najważniejszych narzędzi. Mundurowi dbają o bezpieczeństwo podróżnych i o swoje. Stąd maseczki, rękawice, specjalne kombinezony. Przejście graniczne w Świecku. Tutaj dzień i noc są żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Mamy za zadanie obstawienie posterunku stałego na przejście kolejowym Kunowice. Zadanie, jakie realizujemy, to kierowanie ruchem oraz przy dużym natężeniu ruchu rozdawanie kierowcom i pasażerom wody oraz żywności. Zaangażowanych jest 30 osób na dobę przy zmianie co 12 godzin. A tak sprawdzanie kierowców wygląda z bliska. Przyjrzeliśmy się pracy Straży Granicznej i wojska na jednym z punktów kontroli. Na autostradzie A4 w Jędrzychowicach. W tej chwili kierowca jest poddawany badaniu pod kątem koronawirusa. I tak kilkadziesiąt razy na godzinę. Praca, która wydaje się nie mieć końca. Jeśli chodzi o kierowców, to kierowców należy moim zdaniem pochwalić. Współpracują w zakresie właśnie między innymi ze służbami. I to na całej długości granicy. Na każdym z takich punktów kontrolnych. Od Kołbaskowa po Zgorzelec. Tu z kolei Straż Graniczną wspierają pancerniacy ze Świętoszowa. Jest spokój, cisza, tak jak Państwo widzicie, panowie. Pojazdy powracające z Niemiec są kontrolowane. Osoby idące na pierwszą z tamtej strony są poddawane badaniu, wypełniają ankietę. Naszym tu zadaniem żołnierzy jest, aby tutaj zablokować to przejście za mną, za plecami. Współpraca służb mundurowych także w miastach. Wojsko wspiera policję w codziennym pilnowaniu przestrzegania środków ostrożności. Prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. To wspólny patrol w Oleśnicy, zakończony wizytą przed domem osób strzeżonych szczególnie.
Dzień dobry, z tej strony sierżant sztabowy Paulina Jaśkowska z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Chciałabym, aby tutaj do okna podeszły 4 osoby, które są objęte kwarantanną. Do takiej służby trafiło 200 żołnierzy Wielkopolskiej 17. Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wspierają policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z jednostkami podległymi w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych dotyczących nadzoru nad osobami, wobec których zastosowana została kwarantanna domowa, jak również wspierają policję w patrolach mieszanych w dozorowaniu obiektów przyległych do obszarów kwarantanny. Służba tutaj różni się od zadań, które wykonujemy na co dzień w jednostce wojskowej, jednakże przygotowani jesteśmy również do wykonywania zadań polegających na wsparciu reagowania kryzysowego, wsparciu innych formacji mundurowych. A to już zupełnie inny rodzaj wojskowego wsparcia. Most kolejowy w Kunowicach i jego okolice. Lornetka jest tu niezbędna, bo żołnierze z 17 wypatrują tych, którzy granice próbowaliby przekroczyć nielegalnie. Chodzi o to, żeby zatrzymać nielegalny tutaj tranzyt ludności, która chciałaby wykorzystać mosty kolejowe do przejścia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A zdarzały się takie sytuacje? Tak, zdarzało się z tych informacji, które posiadamy od żołnierzy. Były takie przypadki, od razu są to niezwłoczne informacje do Straży Granicznej, która reaguje w tym przypadku. Zielona granica pilnowana jest dzień i noc, pieszo i z samochodu. 12 brygada zmechanizowana otrzymała odcinek ponad 100 km. Trzeba brać pod uwagę, że zachodnia granica Polski to nie jest tylko i wyłącznie Odra, ale jest to również zielona granica, czyli szereg różnych pagórków, wzniesień, otwarte przestrzenie, również bardzo gęste lasy, także jest to bardzo urozmaicony teren i z tego powodu patrole są zarówno na posterunkach stałych, jak i mobilne, aby możliwie jak najlepiej uszczelnić tą granicę. Ale patrole można spotkać także w miejscach zupełnie nieoczywistych, znanych tylko miejscowych, jak lokalne drogi. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy granice przestały istnieć, mieszkańcy właśnie takimi trasami jeździli w odwiedziny do sąsiadów z zagranicy. Teraz to chwilowo niemożliwe. Wszelkie osoby, które podchodzą do granicy, zostają odsyłane na przejścia graniczne otwarte, czyli Kuba, Skoku i Kraj. Tutaj ani przez przejścia, ani przez tutaj pas granicy nie dopuszczamy w ogóle do przejścia. Na chwilę obecną jest ogólnie spokojnie. Pierwsze dni wiadomo, tu więcej ludzi przychodziło, dopytywało. Teraz na chwilę obecną ludzie już więcej rozumieją, więc wiedzą, także już mają tą świadomość, że granica jest po prostu zamknięta. To ogólne zrozumienie sytuacji w walce z koronawirusem jest na wagę złota. To i odrobina cierpliwości oraz empatii. Wyrazy sympatii i solidarności też są w cenie. Taka miła niespodzianka dla wszystkich, którzy wspomagają Straż Graniczną, dla wszystkich służb mundurowych tutaj pracujących w Kołbaskowie, dwie stacje Orlen przy samej granicy bezpłatnie wydają ciepły posiłek. Dzięki takim gestom ta nietypowa służba wojskowych z dala od domów może być chociaż trochę bardziej przyjemna. W walce z koronawirusem nie może zabraknąć pomocy wojska. Polscy żołnierze wspierają pograniczników, wspierają także służbę zdrowia. Tak jak tu, w Ostródzie, dostarczają żywność lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi medycznemu, który walczy o zdrowie i życie pacjentów. Ale to nie jedyne zadania WOT-u. To prawdziwy transport dobra w czasach epidemii. Musimy pomagać. Musimy sobie pomagać wszyscy nawzajem. Z lokalnych restauracji do lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek Szpitala Powiatowego w Ostródzie. To właśnie w tej placówce leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Musimy sobie pomagać, jest taki jak najbardziej odruch ludzki, a tym bardziej są to ludzie, którzy stoją w pierwszej linii ognia, no i od nich tak naprawdę zależy nasza przyszłość. W tym łańcuchu dobra niezbędni są zarówno ci, co gotują, jak i ci, którzy dowożą. Dlatego do służby stawili się żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W pełnym zabezpieczeniu, z maseczkami i w rękawiczkach,
Tylko jednego dnia dostarczyli ponad 100 ciepłych posiłków do ostródzkiego szpitala. Cała akcja możliwa jest dzięki tak naprawdę wielkiej pracy bardzo dużej rzeszy ludzi, wspaniałych ludzi o dobrych sercach, którzy na tym pomagają. To każda osoba, która pomaga żołnierzy, robi to dla kogoś, dla społeczeństwa. Nie chcemy, żeby to był dla nas jakiś okrzyk, jakieś brawa. Ale nikt nie ma wątpliwości, że niewielki gest ma olbrzymie znaczenie dla lekarzy i pielęgniarek z oddziału zakaźnego. Bo oni pracują dosłownie odcięci od świata. Niekiedy po prostu nie ma możliwości wejścia na niektóre oddziały, no bo wiadomo, jesteśmy szpitalem zakaźnym i niektóre przestrzenie są po prostu wyłączone jak gdyby z eksploatacji dla personelu takiego cywilnego. Wspaniała inicjatywa, bardzo się cieszymy, że z taką propozycją Wojska Terytorialne tutaj do nas wystąpiły. Akcja cieszy się naprawdę dużym uznaniem. Ja akurat jestem tą osobą, która tam wchodzi, dostarcza te obiady i proszę mi mówić, że codziennie rozmawiamy. Naprawdę się cieszą, że są te obiady, że z kimś mogą jeszcze się zobaczyć innym. I to są naprawdę bardzo miłe chwile. Warmińsko-mazurscy terytorialsi zapewniają, że są gotowi nieść pomoc także innym szpitalom. W całą akcję zaangażowane są 2 batalione. W momencie, kiedy szpital w Ostródzie będzie przepełniony i będzie już miejsc dla pacjentów, uruchomiony zostaje szpital w Elblągu, na który również jesteśmy przygotowani. Tam będzie dużo więcej kadry, nasi żołnierze będą te posiłki tam również dostarczać. To nie koniec działań, bo Wojska Obrony Terytorialnej są też na granicach, gdzie na przykład mierzą podróżnym temperaturę i zbierają kwestionariusze. Razem z policją kontrolują też osoby poddane kwarantannie domowej. Staramy się nieść pomoc również pozostałym służbom mundurowym, takim jak Straż Graniczna czy Policja. Nasi żołnierze, głównie specjalizujący się na etapach medyków bądź ratowników medycznych, służą wsparciem właśnie dla policji na co dzień, przy potencjalnych przypadkach takich, gdzie trzeba ratować zdrowie lub życie osób cywilnych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wyciągają też pomocną dłoń do organizacji charytatywnych, wspierających na przykład osoby starsze. A teraz ta współpraca będzie jeszcze bardziej skuteczna. Wszystko dzięki wsparciu studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej opracowali specjalną aplikację, która ułatwi wymianę informacji pomiędzy oficerami łącznikowymi Brygad Obrony Terytorialnej a pracownikami organizacji pomocowych. Dzięki temu łatwiej i szybciej będziemy docierać z pomocą do potrzebujących. A wszystko to zgodnie z hasłem terytorialsów. Zawsze gotowi, zawsze blisko. To realna pomoc, jaką żołnierze niosą w realnym świecie, ale polskie wojsko coraz częściej musi działać też w wirtualnej rzeczywistości. Źródło informacji ze świata, komunikacja ze znajomymi, bankowość, rozrywka i narzędzie pracy. Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez telefonii komórkowej, komputerów i internetu. Myślisz, że Polskę można obronić używając jedynie ciężkiego sprzętu, nowoczesnej floty czy uzbrojonych myśliwców? To może nie wystarczyć, bo współczesne pole walki wygląda tak. To ataki w czasie rzeczywistym. Pod ostrzałem cyberprzestrzeń. A celem są najcenniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa informacje. To w tych pomieszczeniach, w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, bije cyfrowe serce armii. Na reakcję, czyli próbę udaremnienia ataku hakerów, jest zaledwie kilka minut. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to nowość w polskiej armii. Są tworzone od roku na bazie m.in. Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. W szeregach są już kontrwywiadowcy, kryptolodzy i inżynierowie. Także Wojska Obrony Terytorialnej tworzą swoje cyfrowe siły. Wielu cyberżołnierzy to specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej oraz absolwenci tej uczelni. Programowanie to tak naprawdę nie zabawa klockami, a tysiące godzin spędzonych przed komputerem i ekspertka wiedza wyniesiona z Wojskowej Akademii Technicznej. Wiedza doceniona już na świecie. Żołnierze Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni wygrali niedawno prestiżowy Tide Hackathon zorganizowany przez NATO. Pokonali konkurencję z całego świata. Naszym zadaniem było zbudować rozwiązanie, które umożliwi konferencję z użytkownikami o różnym poziomie dostępu do informacji. I haczyk polegał na tym, że zmiana poziomu dostępu odbywała się poprzez słowo klucz
który musiał być wychwycony z dynamicznego strumienia dźwięku. W konkursie najtrudniejsza była presja czasu. Szczegóły zadania dostawaliśmy z dnia na dzień. Musieliśmy szybko podejmować decyzje i wybierać technologie, które później miały nam pomóc. I tak naprawdę wybór tych technologii był kluczowy. Teraz czas na inny wybór. Specjalistów do służby cyberarmii. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni szuka chętnych do pracy. Jeśli więc ktoś marzy o pracy z dreszczykiem, chce walczyć z niewidzialnymi wrotami i nie straszne mu meandry programowania, nie powinien zwlekać ze zgłoszeniem. Szczegóły na stronie cyber.mil.pl i pod numerem infolinii 509 677 777. Cyberarmia czeka. Na granicy w Świecku szybki pomiar temperatury kierowców, a u nas czas na szybkie strzały. Uwaga, uwaga, ogłaszam alarm bojowy dla trzeciej kompanii. Na początek skażenia, zasadzki i rajdy bojowymi wozami piechoty, czyli szkolenie górali. Na poligonie w Żaganiu swoje umiejętności szlifowali żołnierze 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka. Tygodniowe szkolenie poligonowe żołnierze z Kłodzka podzielili na dwa etapy. Przez pierwsze dwa tygodnie szkoliły się trzy kompanie. Przez następne dwa tygodnie na poligon wyjechały dwie kompanie zmechanizowane oraz kompania szkolna służby przygotowawczej. Łącznie ponad 450 żołnierzy. Wśród zadań było kierowanie ogniem plutonów w dzień i w nocy oraz innowacyjne kierowanie ogniem baterii moździerzy. Szkolenie zaliczone na piątkę z plusem. Spocznij. Teraz robimy szybki desant na poligon w Świętoszowie. Tam bowiem ćwiczyli żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Na stanowiskach ogniowych pojawiły się wyrzutnie RM-70, a żołnierze mieli zaledwie 2 minuty na odpalenie pakietu pocisków rakietowych i wycofanie się. Jeśli przekroczyliby ten czas, przeciwnik najpewniej zdołałby wyprowadzić skuteczną odpowiedź ogniową. Szkolenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii to jeden z etapów przygotowań do wiosennych manewrów Anaconda 20, głównego w tym roku sprawdzianu polskiej armii. Zaczniemy od rzeczy najważniejszej. Ćwiczymy dalej, tym razem w sieci. Biuro kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej zamieszcza pakiet szkoleń w internecie m.in. z wyposażenia medycznego. Na dezynfekcję rąk. O tym, co powinno być w apteczce, informują żołnierze na filmach. Maseczka ratunkowa, służąca do oddzielania w resuscytacji. Wspólnie z wojskiem kończymy objazd po zachodniej granicy Polski. Ale zanim skończymy nasz program, przenieśmy się jeszcze na chwilę do Ostródy. A nasza misja w Ostródzie dobiega końca razem z przekazaniem przez terytorialców ostatnich pojemników dla personelu medycznego tutejszego szpitala zakaźnego. W Ostródzie właśnie. Do zobaczenia.